Czołem ludzie, witajcie serdecznie, ja jestem Ryuk i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Armored Warfare. Słuchajcie, dawno, ale to bardzo dawno nie było już odcinka z Armored Warfare. Ja do tej gry nie wracam zbyt często, przeważnie zdarza się to w momencie, kiedy dostaję jakiś czołg premium za darmo, a najczęściej te czołgi premium dostaję albo z CD Action, albo jak w grze jest jakaś promocja i dają za darmo, to najczęściej wtedy się loguję. No ale teraz można powiedzieć, mam dwa nowe czołgi, które dostałem gdzieś tam z jakichś kodów. Między innymi właśnie ten Chieftain MK6 Leader i AMX-10P Merc. To były takie specjalne czołgi, które były w paczkach sprzedawane w takim kamuflażu właśnie fajnym. Także teraz mam dwa takie nowe te czołgi. No i słuchajcie, sporo zmian weszło do tej gry. Właściwie to no naprawdę dużo tych zmian jest. Zastanawiam mnie cały czas, dlaczego tak mało graczy gra w tą grę, kiedy twórcy naprawdę bardzo się starają, aby ta gra wyglądała coraz lepiej, żeby grało się coraz lepiej i coraz więcej fajnych rzeczy w grze robią, które tych graczy powinny przyciągać, a jednak ciągle brakuje tych graczy i kolejki są dosyć długie, to znaczy długo trzeba czekać na bitwę. Ale może o tym za chwilę. Przejdźmy do zmian, jakie weszły do gry. Nie pamiętam, czy w poprzednim odcinku mówiłem o tym, że weszło trzecie drzewko, trzeci dealer. Drzewko oparte na konstrukcjach chińskich, z tego co wiem. Tak, zaczyna się od trzeciego tieru, kończy się na tierze ósmym. Są dwa pojazdy premium w nim, także no nie jest to takie pełne drzewko, ale jednak jest. I aby odblokować to drzewko, mamy dwa wyjścia: albo kupić pojazd premium 5 tieru, tą WZT-1224, którą ja posiadam, bądź też tu chyba było, no właśnie, zdobyć 120 tysięcy uszkodzeń, także sporo tego. Weszły też 10 tiery. Tutaj mamy nasz polski PL01 na 10 tierze w drzewku Szyszkina. Jest też T15. Tutaj mamy Challengera, dwa armaty T14. U Wolfiego chyba jest Leopard. Tak jest, A7 140. XM1A3 oraz Sphinx tutaj jeszcze jest na 10 tierze, także sporo tego tutaj weszło. Słuchajcie, co jeszcze tutaj nam się pojawiło? Tutaj te ikonki tak w jednym rządku zostały pozbierane wszystkie. I co tutaj mamy? Tu jest czad ogólny, tutaj mamy aktywne wzmocnienia, o tym za chwilę. Te wzmocnienia to jest, no na przykład ja sobie mogę tutaj czas premium chyba uruchomić, tak? Potwierdź. Nie, to nie to. Nie mam wzmocnień, bo nie mam też odkrytych wzmocnień żadnych. Mamy wyzwania codzienne. Wyzwania codzienne, za które wypełnianie dostajemy skrzynki, które tutaj widzicie. Taka, o, pojawi się skrzynka, możemy je otwierać. Coś na wzór, kurde, skrzynek w nie wiem, CSGO czy coś. Wykonujemy misje, tu nie są trudne te misje, czy to na PvP, czy to na PvE misje, dostajemy takie skrzynki właśnie. Tu mamy ukryte statystyki pojazdu oraz powtórki, taki menadżer powtórek, bardzo fajnie to jest zrobione. No i co poza tym? Baza jak była, tak jest, można ją rozbudowywać maksymalnie do 5 poziomu, z tego co wiem, także tak to wygląda. No i dodano tutaj przy każdym czołgu coś takiego jak odznaczenia. Można sobie tutaj tego typu właśnie odznaczenia założyć na każdy czołg.
Te odznaczenia właśnie zdobywamy tutaj ze skrzyneczek. To co, mam jedną tą skrzynkę, otworzymy sobie, zobaczymy, co tutaj może wypaść. Brązowa skrzynka z dostawą. Można znaleźć jedną lub więcej następujących nagród: wzmocnienia, odznaczenia, kredyty, reputacja ogólna, materiały eksploatacyjne. To otwieramy. No i pięknie, słuchajcie, zestaw naprawczy i niższe poziomy, brązowe odznaczenie ogólnej reputacji, złote odznaczenie reputacji i 25 tysięcy kredytów dostałem za tą skrzyneczkę. Także cóż, całkiem fajnie. Tutaj możemy to odznaczenie założyć. Aha, to jest na wzmocnienia, a odznaczenia tutaj się montuje. Okej. Dobra, rozumiem, wszystko rozumiem. Słuchajcie, no to tak nie przedłużając, dwa pojazdy, które mam nowe, które chciałbym, nie wiem, pokazać, ograć, to ten właśnie AMX, ten Chieftain i w sumie jeszcze no, nowy, nie nowy WZ1224, który niedawno zakupiłem za złoto, które też gdzieś tam wpadło mi w jakichś różnego typu kodach bonusowych. Zagrałbym sobie najpierw tym pojazdem, ponieważ grałem nim dwie bitwy, ale kompletnie mi nie poszło na PvP. Spróbujemy zagrać sobie misję nim na PvE. Szczerze powiedziawszy, nie rozegrałem jeszcze ani jednej bitwy na PvE i w sumie możemy spróbować, jak to wyjdzie po prostu teraz. Zaczniemy sobie od łatwego kontraktu. Podpisz kontrakt. I zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Mam nadzieję, że tutaj te losowanie nie będzie trwało zbyt długo. Jak widzicie, na łatwy poziom jest najwięcej graczy, więc no. Tylko, że kurczę, poziomami to się możemy nie dogadać. Aczkolwiek czwarty, piąty, szósty poziom tych graczy jest też najwięcej, więc może jakoś się uda. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że spotkamy się już w bitwie. Ja sobie teraz ciachnę cięcie i będziemy widzieć się dopiero w bitwie, słyszeć właściwie, bo nie ma kamerki. Także do usłyszenia. Okej, słuchajcie, udało dołączyć się do misji. Operacja Burzliwa Zima. NAB zestrzelił jeden ze śmigłowców DBM. Zabezpiecz śmigłowiec rozpoznawczy i nie pozwól oddziałom wroga zbliżyć się do niego. Słuchajcie, zapomniałem powiedzieć. O, misja nocna. No, słuchajcie, to też po raz pierwszy mi się zdarza w tej misji. Zniszcz wozy dostawcze 3, przejmij bazę, wynagrodzenie, bonus za trudność 0. Dobra. Misje nocne są w tej grze, to też mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Zapomniałem w ogóle powiedzieć parę słów o tym pojeździe, bo też niewiele wiem o tym pojeździe, ale to, co zauważyłem teraz Na przed kontakt. chwilką, Nie ma czasu do stracenia. NAB zestrzelił nam śmigłowiec i są w drodze do niego. Znajduje się w nim krytyczna informacja. Musimy ją mieć. Przedostań się tam i zabezpiecz śmigłowiec. no okej. Okazało się, że kurde, ten pojazd nie ma kompletnie pancerza. To jest bardzo miękki pojazd, który ma 12 pancerza, 15 pancerza, przepraszam. Te ciężarówki dostawcze należą do NAP. Czarna kompanio, jeśli możesz, rozwal ich ciężarówki dostawcze. Nie dopuść, aby rozprzestrzenili się Identyfikuj. na tym rejonie. Dobra, trzeba uważać, bo to jednak jest miękki, kurde, czołg, Identyfikuj nie cel. trafiłem. Dobra, dostał. Ja też tu oberwałem, ale to jest całe szczęście poziom łatwy, więc. Dostał drugi. Tu gdzieś jest jeszcze jeden. Identyfikuj cel. Dostał. Kolejny dostał. Oj, 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 oj. Identyfikuj
Dobra. Ładnie. Coś sobie nie dam postrzelać kolegom moim. Ładnie. Tak, tylko tak jak powiedziałem, to jest poziom łatwy, więc... Identyfikuj cel. Shit. Mhm. Side scrap. Identyfikuj cel. Oż mordę. Ładnie. Kolejny piach. O, ale przestrzeliłem. Uciek mi. Uch. Dobra. Jadę zniszczyć tą samochód dostawczy. Identyfikuj cel. Fuck. A ten co tu robi? Dobra, jesteś mój. Oj, koleżko, niestety. Dobra, tu jest gdzieś ten samochód dostawczy, to ja go zniszczę. Dobra robota. Masz już wszystko za sobą. I zapewniam cię, że zostaniesz za to nagrodzony. Identyfikuj cel. Ajajajajaj. O ty, co ty tu robisz? Identyfikuj cel. Mhm. Teraz widzę, że jestem objechany. Dobra. Bo jeszcze zginę. Okej. Tam jest jeden bobasek. Ładowniczy, PK! Serio? Mam tak mało amunicji? Gdzieś tu ktoś do mnie strzela. Ładnie. Lol, 14 fragów, serio? Ładuj PK! Identyfikuj! Ładuj PK! No cóż, wykończył mnie. A przejmują oni tą bazę, czy nie? Kurczę. Bo, no, ja myślę, że swoje zrobiłem. 15 fragów to jednak jest trochę. Spójrzmy, co ja to zrobiłem. 7800 uszkodzeń. 15 fragów, 5 asyst. Nie wiem, co to jest za parametr. To jest chyba podświetlonych uszkodzeń. No kurde, mogliby zacząć to przejmować, bo inaczej to tak kiepsko trochę, nie? No i co, tak jak powiedziałem, jest to pojazd dosyć miękki, ale ma fajne działo, dosyć szybkostrzelne. Dosyć sporą penetrację on ma, więc gra się nim całkiem przyjemnie. No ale jest papier niestety, więc nie nadaje się jako czołg, który gra w pierwszej linii. Zdecydowanie jest to czołg, który musi grać
na drugiej, trzeciej linii nawet. Z tym, że no tutaj się tak... Dobra robota. Nasza drużyna ewakuacyjna nadciąga z miasta. Wkrótce tu będzie. No, jest wygrana. Z tym, że tutaj się tak zapuściłem, bo nawet się nie spodziewałem, że te czołgi będą tak, takie lekkie uszkodzenia zadawać. No to są czołgi pierwszego, drugiego poziomu. Ja jednak miałem ten poziom czwarty, więc no... Nie były to problemy, nie były problemem dla mnie te czołgi wszystkie. Także spoko. Słuchajcie, moi drodzy, tego Armored Warfare u mnie na kanale jest mało, ale może być więcej tych odcinków, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli napiszecie, że macie ochotę na więcej Armored Warfare, to będzie więcej tego Armored Warfare u mnie na kanale. Dobra. Spójrzmy na podsumowanie. Zarobiliśmy 80 tysięcy, 4 tysiące doświadczenia. Tu jakieś nagrody mamy. Niebieska gwiazda. Zdobyto największą reputację w udanej misji PvE. Zniszczono najwięcej pojazdów wroga w udanej misji PvE. Minimum 15 zniszczeń. Strzelec. Trafiono 80% z 20 lub więcej strzałów, zadając ogółem co najmniej 2000 potencjalnych uszkodzeń. No wow. Słuchajcie, nieźle. Zdobyłem za to tutaj złotą skrzynię i w sumie trzy skrzynie mam. No ładnie, 1100 tutaj doświadczenia zdobyłem. 23 pojazdy podświetliłem. 7800 uszkodzeń. No nieźle, nieźle, fajnie to wygląda. Słuchajcie, otwórzmy sobie te skrzynie może, co? Mamy dwie brązowe. To otwieramy. O proszę, gaśnica. Brązowe oznaczenie ogólnej reputacji. Złote oznaczenie ogólnej reputacji. Złote oznaczenie załogi. I 7,5 tysiąca kredytów. Druga skrzyneczka. To jest jakaś inna w ogóle. Stalowe odznaczenie załogi. Pierwsza apteczka. Znaczy apteczka pierwszej pomocy. I 100. I 1000 doświadczenia to jest. No i złota. Tutaj powinny wyskoczyć jak najlepsze. Właśnie. Złote wzmocnienie walecznej chwały. Złote wzmocnienie walecznej chwały. I złote wzmocnienie walecznej chwały. Zestaw medyczny i 75 tysięcy kredytów. Więc całkiem fajne te skrzyneczki. Tutaj sobie mogę... O! Co to daje? W ciągu 12 godzin zapewnia bonusy 40% dowódcy, 40% załogi, 15% kredytów, 40% ogólnej reputacji i 15% reputacji, co z kątem premium, jak mi się skumuluje, naprawdę świetną sumę pieniążków mi da. Spójrzmy tutaj na co mogę zrobić jeszcze w tych wyzwaniach. AFV prowadząc. A to? Łe, wygraj 11 bitew TDK-iem. No to trochę dużo. Dobra, wiecie co, to weźmy sobie teraz takiego Chieftaina i zagrajmy znowu misję PvE, ale może tym razem poziom średni, tak żeby było trochę trudniej, a może dzięki temu ciekawiej na piątym poziomie, także zobaczymy. No i co? O, myślę, że nawet nie będę robił cięcia, bo już dołączamy do misji, także superancko. Nie mam zielonego pojęcia, ile to już trwa te nagranie, więc mam nadzieję, że niezbyt długo. Także po tej bitwie zakończymy sobie odcinek. Operacja Skorpion. Ogólnie z tego co widzę, strasznie dużo Polaków gra w Armored Warfare. Naprawdę to widać między innymi po tym, jakie czołgi premium są w grze, bo właśnie tych Chieftainów
w momencie, kiedy one się pojawiły, kody, było ich dużo, a teraz na PvP zauważyłem dużo tych AMX-ów, czy jak one się tam nazywają, także naprawdę widać, że Polacy grają w tą grę i że ta gra im się podoba. No, trudno, żeby się nie podobała, naprawdę jest ciekawą grą. Twórcy starają się, dodają nowe rzeczy, dodają ulepszenia graficzne, dodają nowe mapy, różne eventy są w grze, które wrogie naprawdę... Wsparcie lotnicze wyłączone. Czarna kompanio, mam nadzieję, że jesteście gotowi na wszystko. Czas ruszać drogę do kartelu. Które naprawdę umilają tą grę i gra się przyjemniej. Jest jakiś cel w tej grze, a nie tylko żeby grindować i grindować. Bo wiadomo, że na dłuższą metę samo takie grindowanie jest, no, męczące, no, nie powiem wkurzające, a męczące po prostu. Siadło, pięknie. Ja się coś nie przejmuję mną. Dlatego mam pigułkę w bok, zaraz tu strzelimy. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest pierwszy frag. Tam mamy koleżkę sympatycznego, który... Pięknie jeszcze wyrwał. Oni coś tak niemrawo tutaj... Ajajaj. Dobra, jedziemy do przodu, nie? Tak myślę. Coś zwiewają przed nami skubańcy. Otrzymaliśmy raporty o punktach sprzedaży narkotyków na czarnym rynku. Typowe posunięcie kartelu. Idź i zrób co czołgi potrafią najlepiej. A ładnie. No co? Chyba się przejadę na drugą stronę tego mostu. Obrwaliśmy! Uhu. Uhu. Tam stoi ciubasek. Piękną podpałę ktoś tu zrobił. Zidentyfikuj. Dobra, wykończony. Tu jedzie następny. Dostał. Co za stupido. Patrzcie, co oni robią. Jednak AI w tej grze nie jest zbyt... Identyfikuj cel! Shit, za mną coś jest, patrzcie. No, ładuj to! Kurde. Podżegacz. Jest frak. Tam Sheridan. Dobra, tu coś stoi. Co widzę? Ej, no... Ładne siadło. Nie przebiłem merkawy. Identyfikuj. Fak, za mną jest goździk, nie? Jadę się tym goździkiem zająć. A, już go chyba zdjęli. To super.
Och, serio? Dobra robota, czarna kompanio. Dostałem trochę tej ulicznej trucizny. Gdzie jest ta merkawa? Idziemy, YOLO. Utrzymaj ten most. Nie daj im przejść przez niego, bo stracimy miasto. Ładuj odkształcalny. Zginę zaraz, nie? Ładuj odkształcalny. Dobra, dzięki ziomuś za pomoc, bo stałem 51 HP. Tak, tam u góry jest Leoś. Holy crap. Ładuj odkształcalny. Najgorsze jest to, że... No moje ammo to sobie nie da rady już za bardzo. Co to ma za penetrację w ogóle? 20. Identyfikuj cel. Oho. Za mną coś jest. No i co to jest? Jest tam. Ładowniczy, odkształcalny. Coś we mnie strzelało, nie? Niekorzystnie trochę. Tam gdzieś coś stoi, ten nasyczołg. Czołg. Ładowniczy, odkształcalny. Za 60 siadło. Nasze posiłki są w drodze. Dobra super robota. Ja już się postaram, aby DBM sowicie za to zapłacił. Dobra, udało się. Trochę znowu zbyt zwariowanie zagrałem, ale co tam. To takie pierwsze koty za płoty, można powiedzieć, z PvE, bo... No bo tak jak mówiłem, nie grałem wcześniej, to były dwie pierwsze bitwy, które grałem na PvE. I ważne, że wygrane, że teraz nie zginąłem. Za tym pierwszym razem to udało mi się zginąć, ale swoje zrobiłem w tej bitwie. 15 fragów i tam ponad 7000 uszkodzeń, to jest naprawdę sporo. A tutaj nie było tak dobrze, ale i tak całkiem nieźle poszło. 104 tysiące zarobione, to jakieś odznaczenia. Strzelec. Cel. Zaliczono najwięcej trafień w drużynie i przetrwano minimum 10 trafień i co najmniej 1000 potencjalnych uszkodzeń. No proszę. Praca zespołowa. Bez strat zadanych własnym siłom. No i ładnie. Tutaj prawie 6000 punktów uszkodzeń. 12 wykrytych. Drugie miejsce w drużynie, całkiem nieźle. 4 zniszczenia, 9 asyst, 12 wykrytych, 2 zniszczone komponenty. No i co? No i całkiem fajnie, no. Tak to wygląda. Otworzymy sobie skrzynię, bo widzę, że jakaś tutaj srebrna mi spadła. Więc otwórzmy. Zestaw naprawczy, wyższe poziomy, złote odznaczenie reputacji, złote reputacji, platynowe odznaczenie ogólnej reputacji i 1200 tutaj mamy ogólnej reputacji, także fajnie. No i tak to wygląda, słuchajcie, z tymi skrzynkami, tak to wygląda na chwilę obecną w Armored Warfare. Mam nadzieję, że wam się to, ten odcinek podobał. Tak jak mówiłem, jeżeli chcecie więcej odcinków z Armored Warfare, niekoniecznie z misji PvE, bo te misje PvE na dłuższą metę są no trochę nudne, tak to powiem, trochę nudne są, to dajcie znać w komentarzach i będziemy częściej grać w Armored Warfare po prostu. W tym odcinku to by było na tyle. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, hej, cześć!